Loża radiowa. I w naszej loży witamy pierwszego gościa. Jest nim pani doktor Agnieszka Gawlik, specjalistka z Wyższej Szkoły Bankowej, specjalistka od systemu ochrony zdrowia. Dzień dobry. Od zarządzania też. Dzień dobry. I od zarządzania też. No właśnie, pani doktor, proszę nam zdradzić, czy to rozwiązanie teraz z lekarzami POZ-ów to jest krok naprzód, czy to jest jakby krok, no nie wiem, rozpaczy? W walce oczywiście z COVID-em. Wydaje mi się, że jednak jest to krok naprzód, w tym sensie, że funkcjonowanie tych szpitali jednoimiennych to jednak nie było dobre rozwiązanie na ten czas, który nadchodzi, czyli ten czas jesienno-zimowy. Za chwilę rzeczywiście będziemy mieli oprócz koronawirusa jeszcze przeziębienia i grypę, w związku z tym rzeczywiście możemy się tutaj mierzyć z dużą liczbą pacjentów. No i nie możemy tych pacjentów wszystkich kierować po prostu do szpitali zakaźnych czy na oddziały zakaźno-obserwacyjne, no bo jest to po prostu, spowoduje właśnie, tak jak pan powiedział, załamanie systemu. I ta wizja pana ministra, żeby ten system jakby uszczelnić i zbudować takie trzy poziomy tej opieki, jest sensowna. To znaczy ja oczywiście rozumiem, że ona budzi pewne obawy środowiska lekarskiego, co jest naturalne, dlatego że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą mieć pewne wątpliwości, czy oni będą w stanie zabezpieczyć tych pacjentów, którzy nie zgłaszają się z koronawirusem do przychodni, no i czy sami będą w zdrowiu mogli wykonywać swój zawód. O ile myślimy o mieście takim jak Opole i powiedzmy nie jest to problem, w jednej przychodni tych lekarzy jest kilku, mogą się wzajemnie zastępować, jeśli pojawiłby się obowiązek izolacji, bądź też kwarantanny, no to w przypadku takich przychodni, gdzie lekarz jest jeden, tak, i kilka tysięcy osób należących do tej przychodni i wyłączamy nagle taką przychodnię, to rzeczywiście jest realny problem. Stąd też te propozycje pana ministra były mocno oprotestowane i wypracowano, wydaje się, taki konsensus, który umożliwia lekarzom pierwszego kontaktu wysyłanie pacjentów na diagnostykę pod kątem koronawirusa po teleporadzie, czyli ogranicza to ryzyko, że w przychodni spotka się pacjent, który jest zarażony z pacjentem, który pojawił się tam w innym celu, tak, po to, żeby na przykład zdiagnozować jakieś inne schorzenie, bądź też musi odwiedzić swojego lekarza. Czyli teraz droga jest taka, źle się czuję, dzwonię do przychodni, jest teleporada, wnikliwy wywiad i wtedy jest decyzja, czy muszę do tej przychodni jeszcze przyjść, żeby ewentualnie potwierdzić konieczność zrobienia testu, lub też od razu lekarz mi mówi, od razu proszę iść na test. Jeżeli będzie miała pani takie objawy, które sugerują rzeczywiście, że jest pani zakażona koronawirusem, to zostanie pani od razu skierowana na test. Natomiast gdyby te objawy były wątpliwe, mogłyby również wskazywać na przykład na jakąś infekcję grypopodobną, to w takim przypadku wskazana jest ponowna konsultacja w ciągu od 3 do 5 dni i to konsultacja właśnie telefoniczna, tak? No i gdyby nie doszło do poprawy stanu pani zdrowia, bądź gdyby ten stan się pogorszył, no to w takim przypadku zostanie pani również skierowana na test. Panie doktor, ale jak to jest w przypadku innych chorób? Bo my cały czas koronawirus, a przecież oprócz koronawirusa ludzie chorują na szereg innych chorób. Na to, co zawsze, no właśnie. No i co? Dzwonią do lekarza na przykład, bo źle widzą, do lekarza POZ-u, czy nawet do specjalisty i mają zdalną, że tak powiem, konsultację. A jak rozmawialiśmy wcześniej, to nawet pani wspomniała, że były przypadki porady ginekologicznej. Faktycznie jest to problem i wydaje mi się, że po tej burzy medialnej, która miała miejsce w zeszłym tygodniu na temat tego właśnie, jak to pacjenci są oburzeni tym, że w zasadzie pozostały im tylko i wyłącznie teleporady, pojawiły się pewne ruchy tutaj ze strony ministerstwa i taki nacisk, żeby jednak przychodnie otwierać. No, umówmy się, kwestie onkologiczne, gastrologiczne, leczenie małych dzieci, no tego nie
uda się po prostu tutaj rozwiązać systemem teleporad. I absolutnie wydaje mi się, musimy tutaj od tego odchodzić. Nie możemy zostawiać pacjentów bez opieki. Na pewno też Państwo słyszeli o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o statystyki, tak? Mamy 25% mniej pacjentów onkologicznych, którzy zgłaszają się do przychodni. Mniej wydaje się tych kart DILO, tak? Tych szybkiej diagnostyki onkologicznej. O 30% mniej pacjentów, którzy zgłaszają się na oddziały szpitalne z zawałem. To wcale nie świadczy o tym, że ci pacjenci przestali chorować. Nagle wyzdrowieliśmy. Dokładnie, tak. Wyzdrowieliśmy wszyscy. Tak się nie stało. To jest to, że tak naprawdę pacjenci z jednej strony boją się szpitala, bo mają takie przeświadczenie, że tam w szpitalu szaleje koronawirus, tak? Więc większym zagrożeniem jest pojechać do szpitala. Zwłaszcza jak jesteśmy osłabieni na przykład chorobą nowotworową, bo tak. Wiadomo, że no, tak to już jest. A w perspektywie mamy pójście do szpitalnej przychodni, w której no, ktoś tam może akurat nie przywlec tego koronawirusa i wiadomo, że osoby chore znacznie trudniej sobie radzą z tym COVID-em, prawda? To po pierwsze, a po drugie proszę sobie wyobrazić, że neurolodzy nawet alarmują, że zdarzają się pacjenci, którzy postanawiają przeczekać udar w domu, tak? Czyli nie chcą wybrać się na szpitalny oddział ratunkowy, wolą przeczekać udar w domu, ponieważ wydaje im się, że pobyt w szpitalu jest dużo dla nich większym zagrożeniem, niż to, że w sytuacji, w której tak naprawdę potrzebują tej opieki zdrowotnej, pozostaną w domu. A finalnie może być tak, że kiedy już w końcu trafią do tego szpitala, bo będą w bardzo ciężkim i trudnym stanie, to może być za późno, albo to leczenie będzie znacznie dłużej trwało. No i właśnie to jest... Przy udarach to tam 4 godziny są, zdaje się, kluczowe. I teraz przesuwamy tak naprawdę, zwróćcie Państwo uwagę, te koszty na kolejne okresy, tak? Bo ci pacjenci z poważnymi schorzeniami, z powikłaniami po tych zdarzeniach medycznych będą trafiali do szpitali w późniejszym okresie. I tak naprawdę trochę w tym momencie właśnie zaniedbujemy to, co powinno pojawić się na początku. Szybka diagnostyka jest niezbędna. Te statystyki moim zdaniem są przerażające i tak naprawdę powinniśmy się tym mocno martwić. Mhm. Doktor Agnieszka Gawlik jest z nami. Do naszej rozmowy wracamy za chwilkę. Wracamy do naszej rozmowy z doktor Agnieszką Gawlik z Wyższej Szkoły Bankowej o naszej służbie zdrowia. Pani doktor, te statystyki, które pani przytoczyła o tym, że tylu chorych po udarach, po zawałach, po onkologicznych nie idzie teraz do lekarza, to przerażają, dlatego że jak weźmiemy pod uwagę kolejki oczekujące na wizytę u specjalistów, to one w okresie po-covidowym jeszcze się wydłużą, bo przybędzie pacjentów, nie? Zgadza się, stąd też nowa strategia Ministerstwa Zdrowia właśnie na to, żeby znieść ten limit, jeżeli chodzi o świadczenia specjalistyczne. I czekamy na szczegóły, tak? Pan minister zapowiedział, że z końcem września będziemy mieli informację, jak to będzie w praktyce wyglądało, natomiast to jest dobra informacja, miejmy nadzieję rzeczywiście, że te kolejki w drastyczny sposób się nie wydłużą. Panie doktor, ja się tak zastanawiam, czy my... pociągniemy to wszystko finansowo, bo system opieki zdrowotnej to jest nasza bolączka od wielu, wielu lat. Co chwilę słyszymy o dosypywaniu pieniędzy. Teraz jeszcze doszła sprawa z epidemią, to są kolejne koszty. Czy my damy radę finansowo, po prostu? Paradoksalnie pewne oszczędności w systemie się pojawiły właśnie w tych obszarach, tak jak mówię, z których pacjenci do tej pory korzystali mniej bądź korzystali rzadziej, co nie znaczy, że tak jak mówiłam wcześniej, te koszty nie pojawią nam się w systemie później. Prawda jest taka, że to jest taki trochę worek bez dna. Ile pieniędzy byśmy do niego nie wsypali, to w zasadzie każdą ilość jesteśmy w stanie tutaj wydatkować, tak? No musimy udźwignąć. Stale zwiększamy tak naprawdę nakłady na ochronę zdrowia. Przy czym, jeśli porównamy te wydatki w naszym kraju w relacji do tego, jak to jest w innych państwach europejskich, no to nie ukrywajmy, że ciągle jesteśmy gdzieś tam na szarym końcu, tak? Na tym ogonku. Do 2024 roku wydatki na ochronę zdrowia ze środków publicznych mają wynosić 6% PKB. Podczas gdy w krajach OECD one wynoszą już na ten moment, tak? Ponad 9%, czyli tak naprawdę ciągle gonimy. No i też oczywiście wysokość tego PKB ma znaczenie, ma wpływ na to, jakie te nakłady na ochronę zdrowia
są. Pani doktor, a może to jest tak, że my troszkę tak gonimy własny ogon? Bo tak, nie lecząc ludzi ze względu na brak środków na wstępnym etapie, potem wydajemy straszne pieniądze, jak oni już naprawdę się chorują. A o profilaktyce to ja już nie chcę mówić o tym kraju, bo no, u nas nie ma w ogóle profilaktyki, na przykład jeśli chodzi, no teoretycznie istnieje, ale jest nieskuteczna, na przykład jeśli chodzi o uzależnienia, jeśli chodzi o choroby wywołane na przykład brakiem ruchu. No. To prawda, profilaktyka została bardzo zaniedbana przez w zasadzie wiele lat funkcjonowania. Najłatwiej wciągnąć pieniądze z tego, nie? Zgadza się. Natomiast tutaj znowu kolejny punkt, jeżeli chodzi o zapowiadane zmiany przez Ministerstwo Zdrowia, to właśnie położenie większego nacisku na profilaktykę, na działania profilaktyczne. Pewnie Państwo też może słyszeli, tak, że obecny pan minister wcześniej, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadził strategię rozwoju funduszu i między innymi właśnie założył, że to będzie ta instytucja, która w większym stopniu zaangażuje się w te działania profilaktyczne. Czyli, że te zasoby częściowo będą przeznaczane właśnie na profilaktykę, na informowanie pacjentów, na ich edukację, po to właśnie, żeby ograniczyć te koszty, tak jak pan powiedział, ogromne, związane już z tym, kiedy te zachorowania występują. Bo ja pamiętam, kiedyś takie statystyki przeglądałem, jak Amerykanie, biorąc tylko i wyłącznie uzależnienia, jak podliczyli, to wyszły im tak straty spowodowane w gospodarce, spowodowane zachorowaniami ludzi na alkoholizm, na narkotyki, temu podobne. Także doszli do wniosku, że nawet jak tylko 15% tych strat, kwoty równoważnej tych stratom zainwestują właśnie w sieć rozbudowy prywatnych i publicznych, to jest znacznie bardziej opłacane. To dlaczego u nas się tak nie da? No? A to były lata 60. No. Mamy mniejsze możliwości po prostu, jeżeli chodzi właśnie o te środki, tak? Może to jest też tak, że u nas na przykład nie mówi się głośno o tym, że mamy 2 miliony alkoholików, prawda? Bo raz, że tradycja taka, co ze mną się nie napijesz, nie? Gruźlica to jest choroba wstydliwa, ale alkoholizm to... Jest takie przyzwolenie społeczne, no właśnie. Rzeczywiście, tak jak pan zauważył, jakby tutaj właśnie na to. Natomiast no faktycznie to jest coś, co mamy do zrobienia i rzeczywiście tutaj należałoby się skupić na tych działaniach o takim charakterze profilaktycznym, o takim charakterze prewencyjnym. Jeszcze jest jeden aspekt taki, który gdzieś tam ciągle w tych dyskusjach na temat ochrony zdrowia jest pomijany i myślę, że on też nam pewnie wyjdzie za jakiś czas, to, że pacjenci, którzy nie mieli dostępu do lekarzy, oni sami się leczą i to też generuje pewne koszty, tak? Zwróćcie Państwo uwagę, że my tak naprawdę jesteśmy bombardowani reklamami leków od rana do wieczora. Ktoś kiedyś sobie zadał trud i policzył, że w czasie emisji antenowej od 9 tam do 19 ponad 220 reklam pojawiło się różnych suplementów diety, tak? W związku z tym myślę, że ci pacjenci, którzy z różnych powodów do lekarza nie poszli, bo albo właśnie nie mogli się dostać, bądź też właśnie stwierdzili, że boją się pójść do przychodni. Telewizja jest lekarzem i reklamy podpowiadają. Tak, tak. Natomiast skutki takiego samoleczenia no też mogą być bardzo poważne. Pacjenci mogą łączyć różne preparaty ze sobą. Tak? Mamy bardzo dużo preparatów dostępnych bez recepty. Podobno statystyczna polska apteczka w domu to wystarczyłoby za 10 amerykańskich albo francuskich. No. Dokładnie. Zamiast paracetamolu mamy kilkanaście, tak? No na przykład właśnie. Preparatów i też bardzo często o podobnym składzie. No, to też ja z sektora farmaceutycznego jeszcze pamiętam, że jak pacjenci zaopatrywali się w leki na grypę, to w zasadzie kupowali wszystko, o czym słyszeli w reklamie, tak? Nie będę podawała nazw handlowych, ale właśnie to były preparaty, które tak naprawdę zawierały te same substancje czynne. No i teraz przekroczenie pewnych dawek może być oczywiście tutaj dla pacjentów groźne, więc to wydaje mi się, że to będzie jeszcze jeden z tych efektów, o których na razie się nie mówi, a który może nam się w najbliższym czasie ujawnić. Ja bym jeszcze taki aspekt świadomości społecznej dodał, bo przecież no to w tym kraju
Są cudowne różne terapie, podobno witamina C, która działa cuda, jak jest wlewana litrami w organizmy. No to w tym kraju nawet telewizja jedna robiła relacje rąk, które leczyły przez ekran monitora, nie? No i do dzisiaj mamy dyskusję na przykład, czy korzystać ze zdobyczy współczesnej medycyny, czyli szczepionek. Zgadza się. I podobnie, czy nosić maseczki, czy nie tak, nosić. Tak, no właśnie. No właśnie. No, zainteresowanie szczepionkami, jak Państwo słyszeli, w tym roku jest wyjątkowo duże. Będzie na oby. Pewno problem z dostępnością tych oby, szczepionek. Oby, nie oby, już brakuje tych szczepionek, więc... Do tej pory 4% populacji w Polsce szczepiło się przeciw grypie. To jest naprawdę wynik bardzo niski, tak, w porównaniu do tego, jak to wygląda w innych krajach europejskich. No, a teraz te apele kierowane właśnie poprzez media między innymi do ludzi, do tego, żeby się szczepiły, sprawiają, że ten popyt jest większy. No, problem też polega na tym, że ta dostępność szczepionek może być ograniczona, no, choćby ze względu na to właśnie, że w zeszłym roku duża partia ich została zutylizowana, bo nie było osób chętnych. Tak? W związku z tym te zamówienia, które zostały złożone rok temu, no, są analogicznie mniejsze niż mogłyby być, gdybyśmy uwzględniali ten popyt. Który czyli zmarnowały się te szczepionki z zeszłego tak, po roku? Po prostu zostały. Tak, bo one mają dane pieniądze. Okres ważności, bo to co roku musi się zmieniać, bo wirus mutuje. Nie? Doktor Agnieszka Gawlik jest z nami, za chwilkę wracamy do rozmowy. Staramy się uporządkować naszą wiedzę o służbie zdrowia z naszym gościem, doktor Agnieszką Gawlik. No właśnie, pani doktor, czy nasz system jest wzorowany na jakichś dobrych rozwiązaniach zachodnich, czy po prostu to jest taka Dorzucę swoje pytanie, czy gdzieś jest taki najsłabszy punkt, który ewidentnie musielibyśmy przemodelować, być może na wzór jakichś innych krajów. To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o reformowanie systemu ochrony zdrowia, to tak jak rozmawialiśmy tutaj w przerwie, słuchacze nas nie słyszeli, to w zasadzie tych reform kilka już mieliśmy, tak? Trochę poważniejsze i te takie bardziej delikatne. Natomiast to nie jest taka prosta sprawa. Na pewno tym słabym punktem, o którym już rozmawialiśmy, jest finansowanie, czyli to, że tych pieniędzy w systemie jest za mało i tak naprawdę czegokolwiek byśmy tutaj nie zrobili, jeżeli chodzi o model organizacyjny, to będzie za mało pieniędzy, to po prostu system będzie słaby. Na świecie funkcjonują różne systemy, różne sposoby, tak, organizowania ochrony zdrowia. Nasz system ma charakter ubezpieczeniowy z bardzo małym udziałem ubezpieczeń prywatnych. I teraz jest pytanie, czy przypadkiem nie byłby to jakiś sposób właśnie na zbudowanie tego systemu inaczej? To znaczy, jaka powinna być ewentualnie rola tych ubezpieczeń prywatnych? I czy na przykład nie chcielibyśmy ich do tego systemu włączyć? Niektóre działania, które prowadzone są czy zapowiadane są przez rządzących, mogą sugerować tutaj, że raczej będziemy od tego systemu ubezpieczeniowego skręcali gdzieś tam w stronę takiego systemu bardziej budżetowego, tak, mocno scentralizowanego. Natomiast widać, i mniejsza rola NFZ-u? Może nie tyle mniejsza rola, co jakby przesunięcie tych decyzji podejmowanych lokalnie do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Pewnie też Państwo pamiętacie te zapowiedzi związane z likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia. No właśnie, Zdrowia. O to też chciałam zapytać. Widać, że rządzący z tego się wycofali. Ja się trochę nie dziwię, dlatego że tak naprawdę to jest ogromna wiedza i potencjał, to co znajduje się w Narodowym Funduszu Zdrowia. No i ten potencjał był trochę taki zmarnowany, niewykorzystany, tak? To znaczy, to był głównie podmiot, który zajmował się kontraktowaniem świadczeń, natomiast nie wykorzystywano choćby tej wiedzy właśnie do tego, żeby tak jak pan mówił wcześniej, realizować programy profilaktyczne na przykład. I obecny minister, poprzedni prezes Narodowego Funduszu Zdrowia stworzył strategię rozwoju Narodowego Funduszu Zdrowia, tak jak mówiłam. I myślę, że to też jest przesłanka, która pozwala sądzić, że raczej możemy się pożegnać z tym pomysłem likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Być może pewne kompetencje będą przesuwane tutaj do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak się dzieje między innymi z kontrolą, tak? Kontrola została tutaj, podlega bezpośrednio centrali, czyli
te działania kontrolne prowadzone w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia nadzorowane są bezpośrednio tutaj przez górę. Ale wracając do tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tym właśnie, jak ten system można by było przebudować. Jest taki europejski konsumencki indeks zdrowia. To jest takie badanie prowadzone na określające jakość systemów ochrony zdrowia wśród 35 krajów europejskich. I to jest taki ranking, gdzie w kilku kategoriach ocenia się wszystkie systemy ochrony zdrowia. Boję zapytać, jak my tam wypadamy. Czwarte miejsce od końca w 2018 roku. Wyników za 2019 jeszcze nie ma. Czekamy. Natomiast my tam... Niedaleko podium. Tak. Ciągle gdzieś tam na którymś miejscu niestety od końca, ale nie mówię tutaj tylko o tym dlatego, żeby znowu powiało pesymizmem, tylko bardziej mówię o tym dlatego, że można na podstawie tego rankingu próbować się zastanawiać, które rozwiązania się sprawdzają, tak? Bo to jest taki ranking, który ocenia te systemy z punktu widzenia najważniejszych uczestników, czyli nie z punktu widzenia lekarzy, nie z punktu widzenia płatnika, nie z punktu widzenia tych, którzy prowadzą politykę zdrowotną, ale z punktu widzenia pacjenta, czyli z jego punktu widzenia, tak, żeby pacjent miał dostęp do świadczeń, żeby mógł się skontaktować z lekarzem 24 godziny na dobę, żeby można mu było wystawić na przykład e-receptę. Te wszystkie kwestie są brane tutaj pod uwagę. I wyniki tego rankingu sugerują właśnie, że liderzy mają pewne rozwiązania, które można by było próbować kopiować. Takim liderem wieloletnim tego rankingu była Holandia. W zeszłym roku ona spadła z podium na rzecz Szwajcarii, ale właśnie to, co zrobiła Holandia, czyli jakby dopuszczenie ubezpieczycieli prywatnych do rynku, być może jest jakimś rozwiązaniem. Bo przecież, ja przepraszam, że wejdę w słowo, mamy dzisiaj już przykłady. Te ubezpieczenia przez korporacje oferowane w dużych zakładach pracy na przykład, to wiem, że... Grupowe ubezpieczenia grupowe, są tak, że no grupą. I tam jest dostęp na telefon do lekarza, a nie jak taki szary obywatel, który stara się gdzieś tam dobić, nie wpisać. I tu jeszcze cenowo jest w porządku, natomiast gorzej, kiedy sami gdzieś prywatnie, indywidualnie chcemy się czyli udać na wizytę, wtedy ochrony zdrowia byłby w stanie wchłonąć taką formę, bo widocznie no, jakoś to działa. Popyt jest, ale zwróćcie Państwo uwagę, że ten popyt, on trochę był sterowany czy wywołany innymi czynnikami. Mieliśmy taką sytuację na rynku pracy, że bardzo trudno było o pracowników i pracodawcy poszukiwali różnych instrumentów przyciągania pracowników do siebie. Opieką zdrowotną. Właśnie. I teraz to jest pierwsza uwaga. A druga uwaga jest taka, że tak naprawdę te abonamenty to nie jest stricte ubezpieczenie zdrowotne. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest taki abonament, czyli przedpłacona tak naprawdę usługa, tak, określona liczba wizyt, które objęty tą polisą pracownik może wykorzystać w ciągu roku. I mało tego, to są te same świadczenia, które mamy możliwość realizować w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Więc to nie do końca tutaj chodzi o to, żeby to było tak, że tworzymy taką nakładkę, że jak ci się nie uda dostać w ramach NFZ, to możesz skorzystać z ubezpieczenia prywatnego. Tym bardziej, że w ostatnich miesiącach, jeszcze przed wybuchem pandemii, sytuacja była taka, że i nawet w tych abonamentach trzeba było czekać na wizytę u specjalisty. Poza tym koronawirus też zrewidował tutaj te kwestie związane właśnie z tymi abonamentami, no bo rozczarowani teleporadami pracownicy bardzo często zaczęli z tych abonamentów rezygnować, tak? No w ramach NFZ-u oczywiście tego zrobić nie możemy. Ale sam NFZ to też jest swego rodzaju abonament, no przecież ściągana jest składka od nas, prawda? Jest pobierana regularnie, no to też jest to swego rodzaju abonament przy czym, właśnie. Przy czym no ta składka nie zależy tutaj od pani ryzyka, tak? Zachorowania, a poza tym no, nie ma pani możliwości rezygnacji, nie może się pani wypisać z NFZ-u i stwierdzić, że od tej pory będzie pani opłacała wszelkie
wszelkie koszty związane z zachorowaniem z własnych środków, czyli jakby tutaj pewne różnice występują. Ale myślę o tym, że racjonalne byłoby sformułowanie w taki sposób tego koszyka świadczeń gwarantowanych, które będą finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby zrobić miejsce tym prywatnym ubezpieczycielom na przykład, tak? Bądź też właśnie, tak jak postąpiła Holandia, dopuścić ich do rynku w taki sposób, że oni mają obowiązek ubezpieczyć wszystkich w ramach takiego, oprócz takiego standardowego, sfinansowanego z budżetu, ubezpieczenia wszystkich. Jest ten drugi filar, gdzie funkcjonują podmioty prywatne właśnie, ubezpieczyciele prywatni i oni ubezpieczają, ale muszą ubezpieczyć każdego. To nie może być tak, że ja przyjdę i powiem, chcę się ubezpieczyć, pani tak, pani jest młoda, a za chwilę przyjdzie mój tato nie zostanie takiego ubezpieczenia, bo jest osobą chorą, posiada rozbudowaną dokumentację medyczną, tak? To jest oczywiście przykład. Natomiast państwo wymyśliło mechanizm kompensowania strat, które ubezpieczyciele mogą ponosić. Więc jakby wydaje się, że jednak w takich dużych systemach ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o populację jak Polska, rozsądne by było nie uciekanie od tych rozwiązań rynkowych bądź quasi-rynkowych. Nie mówię o zupełnym przejściu, tak, oczywiście tutaj absolutnie gdzieś tam nie biorę takiego rozwiązania pod uwagę, ale mimo wszystko jest to jakaś możliwość. Ja bym bardzo chciał, żeby na przykład wszystkie składki ZUS-owskie, jakie zapłaciłem, teraz dostać tą kwotę, aby uzbierałoby się trochę. Oj, zapomnij, chyba nie. System się opiera na zasadzie solidaryzmu, tak? Czyli my się składamy wszyscy na tych chorych. Widziałam takie badanie, w którym była taka statystyka, że 5% osób tak naprawdę korzysta z tego, co do systemu wpłaca 57%, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia. Czyli no bo mamy grupy, które generują wysokie koszty, tak? To są osoby po 65 roku życia i to są osoby do pierwszego roku życia, czyli właśnie noworodki i bardzo małe dzieci, niemowlęta. Solidarność musi być dokładnie. W jakiś sposób. No, będę po prostu na twoim garnuszku zdrowotnym. No dobrze, no przeżyję. Z czasem. Za mnie też ktoś zapłaci, na mnie też kolej przyjdzie. Dziękujemy serdecznie, pani doktor. Dziękujemy bardzo. Pani doktor Agnieszka Gawlik była z nami dzisiaj, Wyższa Szkoła Bankowa. Kłaniamy się. Loża radiowa.